Dobrze, zostańmy proszę, pomodlimy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że Twoje słowo, ono do nas dociera dzisiaj, ono przenika nas i ono wprowadza w nas światło, prawdę i zrozumienie Twojego serca. Duchu Święty, Twoje słowo jest dla nas ważne. My niczego nie tracimy z Niego. My niczego nie zaniedbamy. Duchu Święty, my wydamy potężny plon tego słowa. Amen. Powtórzę ostatnie cztery wersety, które sobie tylko przeczytaliśmy i od nich zaczniemy. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, od 18 wersetu. Słowo Boże mówi, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, jest już osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Tak jak mówiłem, Ewangelia Jana, bardzo zero-jedynkowa Ewangelia. Ewangelia obrazująca w jasny i klarowny sposób fundamentalne prawdy Boże. Nie zostawiająca ani centymetra na zastanawianie się. Nie ma tu miejsca na zastanawianie się. Ona eliminuje wszelkie dziwaczne ruchy umysłowe. Ona jest pewnego rodzaju traktatem sądowym. Kto wierzy w Niego, czyli w Jezusa, Jezusa będącego niezasłużoną ofiarą, zastępczą ofiarą, nie będzie sądzony. Nie będzie sądzony. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak wiele jest informacji sprzecznych. Religia, ona zawsze będzie stawiała Ciebie jako osobę, którą Bóg osądzi. I my rozumiemy, że to nie jest kwestia tego osądu przed Trybunałem Chrystusowym, czyli osądu ku nagrodom, sądowi ku nagrodom. Bo to jest sąd, że tak powiem, nawet nie nazwałbym w pewnym sensie tego sądem, jest to, nie wiem, jak to nazwać, ale nie zostanie nawet sąd. Sąd ku premium. Rozdanie premium. Teraz ocena Boga, kto większą premię otrzyma. Lub kto mniejszą premię otrzyma. Ale ten werset pokazuje, że kto wierzy w Niego jako Mesjasza, czyli jako tego, który umarł zamiast człowieka, w miejsce człowieka, nie będzie sądzony. Ludzie odrodzeni z Bożego Ducha nigdy nie staną przed sądem Boga ku potępieniu. Bóg nie sądzi już ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Jakże miałby sądzić, skoro ludzie są częścią Jego? Jak może Bóg osądzić część siebie? Jak może wydać element siebie na potępienie? Jak może wyrwać z siebie jakąś tkankę? Skoro człowiek odrodzony z Bożego Ducha stał się tkanką Boga. Tkanką Boga. Częścią Jego organizmu. A powiem więcej, to nie jest ogólna część Jego organizmu. Bo jak się filozoficznie trochę zastanowimy nad istotą Boga, to zrozumiemy bardzo ważną rzecz, że to w Nim wszyscy żyjemy i w Nim funkcjonujemy. Nie ma miejsca pobytu Boga. Takie sformułowania, że Bóg jest w niebie, są absolutnym błędem teologicznym. Boga nie ma w niebie. Niebo jest w Bogu. A to jest wielka różnica. Ktoś kiedyś, kiedy tak mówiłem, zapytał mnie, czym zatem jest piekło. Powiedziałem, odbytem Boga. Niebo to Jego serce. Rozumiesz? Piekło to Jego okrężnica. Bo w Nim wszyscy żyjemy. W Nim. Ja nieraz to podkreślałem, gdyby było jakieś miejsce pobytu Boga, to by ono było większe niż sam Bóg. Ono by musiało być większe od Boga samego. Boga
Nikt nigdy nie widział. Jest taka fajna informacja, że nigdy go nie zobaczymy, więc nie musimy się specjalnie przejmować. Jakikolwiek obraz Boga zobaczymy w życiu, to będzie zawsze Jezus. Ponieważ nie można zobaczyć Boga. To jest niemożliwe. Ponieważ w Nim wszyscy żyjemy. W Nim. Dlatego jesteśmy dzisiaj częścią Jego serca. Dlaczego? Bo przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Dlatego nie będziemy przez Niego osądzeni. Nigdy nie dostaniemy się do Jego jelit i nigdy nie będziemy wydaleni. Kto zaś nie wierzy, werset dalej, to jest właśnie to, co ja kocham w Ewangelii Jana. Przecinek, dobra informacja, przecinek, informacja, która mówi, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. I teraz znowu wracamy do tematu głoszenia Ewangelii ludziom. Komu my głosimy Ewangelię? Osądzonym. Nie tym, którzy będą osądzeni kiedyś. Nie. My głosimy Ewangelię osądzonym. Tym, którzy nie uwierzyli. Bo ci, którzy w Niego nie uwierzyli, już są osądzeni. Czyli tak naprawdę, wiecie co my głosimy? Amnestię. My proponujemy uniewinnienie. My nie idziemy do ludzi z informacją, że są the best. Ja siedziałem ponad 10 lat w więzieniach. Siedząc w więzieniu, jest tak zwana choroba ogólnowięzienna, chorują na nią wszyscy więźniowie. To się nazywa globalna amnestia. Więźniowie marzą o amnestii. Czymże jest amnestia? Amnestia to jest dekret państwa o uwolnieniu więźniów. To nie jest dekret o tym, że się mówi do więźniów, usprawiedliwiamy wasze uczynki. Albo na przykład jest w porządku to, co zrobiliście. Amnestia to jest dekret, który mówi tak. Bydlaki, łobuzy, mordercy, złodzieje, hochsztaplerzy, gwałciciele. Oto państwo się nad wami, co? Zlitowało. Wychodzicie na wolność. To jest Ewangelia. To jest bardzo ważne, co my głosimy ludziom. Ewangelia ma wolność. To jest Ewangelia wyjścia. Na wolność wychodzicie, tak? Dlaczego? Bo wy osądzeni. My głosimy Ewangelię osądzonym. Osądzonym. My, którzy nigdy sądzeni nie będziemy. Rozumiecie wielką różnicę? Są dwa gatunki ludzi na świecie. Tylko dwa. Nie mężczyźni, kobieci, nie czarni i biali. Tylko ludzie osądzeni i ci, którzy sądzeni nigdy nie będą. Czyli odrodzeni z Bożego Ducha i nieodrodzeni z Bożego Ducha. Takie dwa gatunki chodzą po tej ziemi. Innych gatunków nie ma. Humanizm próbuje tą rzecz schwycić. Religia próbuje to wszystko zagmatwać. A prawda jest taka, jak mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, 18 werset. Kto zaś nie wierzy, jest już osądzony. Dlatego, to jest takie logiczne, dlatego jest osądzony, bo tutaj nie jest osądzony po coś tam. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Dlatego jest osądzony. Nie dlatego, że był mordercą, nie dlatego, że był zły, nie dlatego, że to, że tamto. Nie. I jeden powód jest osądzenia. Jeden artykuł. Artykuł 1, paragraf 1 kodeksu nieba. Nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jesteś osądzony. Wyrok jest też jeden. Nie ma tutaj rozpiętości. Nie ma od grzywny do 10 lat. Kara śmierci wiecznej. O tym mówi ten werset. Dlatego lubię Ewangelię Jana. Bo ona bardzo jasno sprawia sprawę. Nie owija w bawełnę, nie tłumaczy ludziom dziwnych rzeczy. Rozumiecie? Ja przez lata nie mogłem pojąć prostoty Boga.
Jak ja zobaczyłem, jak Bóg prosto myśli, jak prosto czuje, rozumiecie? To ja momentalnie powiedziałem, ja muszę w ogóle to wziąć wszystko, bo to jest tak proste, że to jedną garścią można wszystko zawinąć. Tak proste. Na tym polega sąd. Na czym polega sąd? Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Kto to jest światłość? To Jezus. Co powiedział Jezus? Wy jesteście światłością świata. Czyli On zawija się stąd i mówi, wy jesteście światłością świata. Na czym zaś polega sąd w takim razie? Że ty przyszedłeś gdzieś i informujesz publiczność o tym, jakie są fakty. Oto sąd. Kim jesteś? Sędzią. Światłość świata to sędzia. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Na tym polega sąd. Kiedyś pracowałem troszkę w takiej firmie. Próbowałem pracować, bo to nie było zgodne z tym, co ja w ogóle chciałem robić. Nie chciało tego robić. Sprzedawałem takie odkurzacze i te odkurzacze polegały na tym, żeby przekonać człowieka, że on w domu nie ma odkurzacza. Odkurzacz, tylko zakurzacz. No i co miałem w takim w ogóle walizeczce, w ogóle moim przekonywacza? No miałem w tej walizeczce lampę z cholernie mocną żarówką. Polegało to na tym, że włączałem jego odkurzacz, tak? I on mówi, ja mówię, dobry odkurzacz masz. Tak, zapłaciłem za niego tam 1000 zł. Ja mówię, super masz odkurzacz. I załączałem moją lampę. I w tym momencie gość przysiadał. Bo tam, gdzie był ten filtr, który wyrzucał powietrze, wydobywały się masy kurzu, którego nie było widać, kiedy nie było światła. Mówię do niego tak, odkurzałeś dzisiaj? On mówi, jasne. Wziąłem tą lampę i przeleciałem mu przed dywaniem. Syf na syfie. Ja mówię, ale masz zakurzacz. Mówię, pozbądź się go dziś, tylko potem mnie odkurzacz. Kosztuje tylko 5500 zł. I brali. Brali, komuś nie chciał tego robić. Generalnie światło przynosi sąd. Rozumiecie? Światło przynosi sąd. Światło. Dlatego jest napisane. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność. Co ludzie bardziej miłują? Ciemność. Co jest najbardziej miłowane na świecie? Ciemność. Ciemność na świecie jest najbardziej obdarowywana miłością człowieka. Ludzie bardziej lubią ciemność niż światłość. I my możemy zrozumieć, że to jest proste. Przeciętny człowiek, którego spotkasz na swojej drodze, bardziej kocha diabła niż Boga. Ciemność niż światłość, zło niż dobro. To proste jak drut, bo o tym mówi 3 rozdział, 19 werset Ewangelii według Jana. Rozumiecie? Na tym polega sąd, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umieli ciemność, bo ich uczynki były złe. O co chodzi ludziom? O to, żeby nie pozbyć się tego, co kochają. Nie dziw się, jeśli ktoś nie przyjmuje twojej Ewangelii, ponieważ ty chcesz mu zabrać coś, co on kocha. Rozumiesz? On to kocha. I teraz, jeżeli ty jeszcze będziesz go przekonywał, że on jest w porządku, to już jest masakra do końca. Musisz zrozumieć, że ten człowiek świadomie czy podświadomie kocha bardziej ciemność. Ja też jak to zrozumiałem, to dla mnie to był szok. Te słowo, wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są w błędzie, to mnie rozpieprzyło. Ja w ogóle, jak to do mnie dotarło, wyszedłem u siebie przez blok, no nie, i się rozejrzałem, mówię, wszyscy? W ogóle wiesz, mówię, wszyscy zgrzeszyli. Taka sąsiadka szła, bardzo sympatyczna pani, rozumiesz? Ze swoim sympatycznym pieskiem. Popatrzyłem na nią, mówię, o Boże, ona bardziej kocha ciemność niż światło. Spojrzałem na jej psa, on też. W ogóle wiesz, o co chodzi? Normalnie wiesz, mówię, ale jazda. Mówię, rozumiesz? Zombie 16. Gdzie się nie pojawisz? Rozumiesz, o co chodzi?
Ja tak zacząłem oglądać ludzi. I słuchajcie, ja naprawdę jestem mega miłującym człowiekiem. Ja od 3 lat się zanurzam w miłości Boga i coraz bardziej tam wchodzę. Natomiast moja świadomość jest na bardzo wysokim poziomie, dlatego że ja rozumiem, co się dzieje wokół. Jesteśmy otoczeni taką sytuacją. Jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy kochają ciemność. To nie są fajni ludzie. Oni są osądzeni. Władca wszechświata osądził ich. Oni bardziej kochają ciemność. A ty jesteś jedyną osobą na ich drodze, która może to zmienić. I to jest ta miłość. Rozumiem, co chodzi. To jest ta miłość teraz. To jest to, co się tutaj dzieje. To, że się tam pojawiłeś, to miłość. To właśnie Boża miłość do tego człowieka. To, że ty tam przyszedłeś teraz. Z drugiej strony jesteś w miejscu, w którym zderzasz się, tak, z tym, że oni kochają cholernie tą ciemność. Więc nie dziw się, że tak niezakoniecznie wszyscy pobiegną za tobą. Rozumiesz? Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości. To słowo źle tutaj, to jest słowo pokazujące przeciwnie. Każdy człowiek, każdy zaś, kto przeciwnie czyni, przeciwnie niż co? Niż cały system praw Bożych. Jeżeli ktoś przeciwnie czyni niż prawda Boża, ten nienawidzi światłości. I tutaj na przykład zachodzą już reakcje związane nawet z Kościołem. Ludzie podświadomie uwalniają nienawiść wobec Boga, nawet będąc odrodzonymi z Bożego Ducha. Każdy człowiek, nawet odrodzony z Bożego Ducha, jeżeli on występuje przeciw prawdzie jakiejś, rozumiesz, to on nienawidzi światłości. Taka zachodzi reakcja duchowa. I oczywiście nie dotyczy to już jego zbawienia wiecznego, bo absolutnie nie. Bo to jest człowiek, który idzie do nieba, ale jest to człowiek zablokowany. Rozumiecie? To jest człowiek, który jest zablokowany. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości. Dlatego też możesz na przykład doświadczać tego, że jeżeli manifestujesz światłość, tak? To człowiek, który nienawidzi światłości, nawet często ktoś będący twoim bratem w Chrystusie, będzie się starał trzymać od ciebie coś daleko. Albo będzie z tobą w konflikcie. Rozumiesz? Bo to jest potężne sprzężenie, kurczę. Dlatego jest napisane, każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości. Dlaczego? Aby nie ujawniono jego uczynków. Tylko on ma podświadomie wmontowane w siebie, że jak się zbliży do ciebie, to się ujawni to, co w nim jest ciemnością. Dlatego się trzyma z daleka. Rozumiesz? Ja osobiście sobie to bardzo cenię na przykład. Mam spokój przez to. Ja mam spokój przez to. Im bardziej będziesz świecił, rozumiesz, tym grono twoich przyjaciół będzie węższe. Tylko świecący będą do ciebie szli. Bo tylko świecący nie boi się świecącego. Tylko światło nie przeraża się światła. Tylko i wyłącznie. Rozumiesz? Każda forma ciemności będzie gdzieś lawirowała. A mistrzem w tym jest demon pod tytułem czary. Czary nienawidzą konfrontacji. Nie daj Boże, żeby je konfrontować. Zrobią wszystko, żeby tylko nie skonfrontować. Ale to nie na dzisiaj temat. Będziemy na warsztatach proroczych o takich rzeczach rozmawiać. Kiedyś tam. Nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości. Ludzie prawdy będą lgnąć do ciebie. Rozumiesz? Aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Czyli każdy człowiek chodzący w prawdzie to jest człowiek, który nie tylko prze na światłość, ale chce, żeby wszystko w jego życiu, tak, cały manifest Boży był z przodu. No i oczywiście też jest nazywany pyszałkiem. Ale to już bez znaczenia.
I lecimy dalej. Potem Jezus poszedł wraz ze swymi uczniami do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił Wajnon blisko Salim, bo tam było dużo wody. A ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana a Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, on chrzci i wszyscy idą do niego. Ciekawa sytuacja. Ładnie sobie idą, rozwijają się ludzie Jana. Dochodzi do konfrontacji z religijnymi Żydami. Oni chrzczą, a religijni Żydzi uważają, że oni dokonują pewnego rodzaju sakralnego oczyszczenia judaistycznego i przychodzą do nich i próbują im tłumaczyć, że to się tak nie robi. Uczniowie Jana próbują im tłumaczyć, że oni zupełnie inną rzecz tutaj robią. Zupełnie nie mogą się dogadać, nie mogą przekonać tych religijnych Żydów, no bo też czym przekonać? Nie wiem, czy zauważacie, ale tutaj następuje już pewnego rodzaju wypaczenie życia Jana, o którym też wielu ludzi nie chce w ogóle rozmawiać. Uważają, że Jan, Chrzciciel, do końca swoich dni tak cudownie, wspaniale się rozwijał. No okazuje się, że nie. Widzimy Jana, który z jednej strony okazuje, że wie, kim jest Jezus, prawda? A z drugiej strony nie idzie za tym Jezusem. Nie zostawił tego całego kurcze chrzczenia. Nie zawinął swoich chłopaków. Nie powiedział: dawaj, idziemy. Tylko widzimy, że Jezus chrzci w jednym miejscu. Tak? A kilkanaście kilometrów dalej chrzci Jan w drugim miejscu ze swoją ekipą. Co to w ogóle jest? Ty, szok w trampkach. W ogóle ja chcę, żebyście też patrzyli sobie, w jaki sposób rozgrywały się pewne duchowe dramaty. Co dopiero Jan ma głębokie doświadczenie związane z Jezusem jako Mesjaszem. Tak? On dalej intelektualnie to wie, jednak nie przerywa procederu. Dlaczego nie przerywa procederu? Bo już wchodzi system religijny. Rozumiesz, o co chodzi? Już wchodzi religia. Jak coś trwa, to jest bardzo ważne. Jak coś w twoim życiu trwa, coś Bożego trwa, to jest super, niech trwa. To, czy się trwa, przynosi życie. Ale w pewnym momencie wkracza tam coś świeżego, wkracza tam Jezus. Jakiś taki nowy i świeży. Rozumiesz? I wiesz, co od tej pory trzeba zrobić? Już powiedziesz: Panie Boże, kurczę, co dalej? Bo wiem, że już coś się stało. Już coś się stało. Rozumiecie? Istnieje przekleństwo starego namaszczenia. To, co stare, jest największym wrogiem tego, co nowe. Chociaż to stare mogło być bardzo dobre. Nikt nie mówił, że Janowe działania były złe. Ale oto przyszedł Jezus, dał mu się ochrzcić i od tej pory trzeba było co powiedzieć? Nie tylko: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, nie tylko: nie jestem godzien uwiązać sznurówek u sandałów i tak dalej, tak? Tylko trzeba było się zawinąć i za nim. A nie dalej, tak? Zakładać kościół baptystyczny. Rozumiesz? A oni założyli kościół baptystyczny. Bo oni chrzczą. Rozumiesz? Masowo. Do czego dochodzi? Do starcia religijnego. Kiedy zaczynasz dotykać religii, natychmiast przychodzi do ciebie większa religia. I co następuje? Następuje sprzężenie. Następuje jakaś wojna i ty, rozumiesz, albo dołączysz się do globalnego systemu religijnego, albo zostaniesz zdeptany. Uczniowie Jana przychodzą i mówią: Panie, zobaczcie od razu, kogo się czepiają. Zamiast się czepić tych Żydów, co się do nich przypieprzyli, natychmiast się czepiają Jezusa. Jak jest zawirowanie religijne, rozumiesz, zawsze pierwszą ofiarą pada Bóg. Zawsze jest: Panie, dlaczego?
co się dzieje. Rozumiesz? Zresztą w ogóle, spójrzcie prawdzie w oczy, przy najdrobniejszym konflikcie w życiu chrześcijanina ofiarą pada Bóg. Pierwsza rzecz to jest atak na ojca. Dlaczego mi się to przydarzyło? Czemu mi to się stało? Dlaczego mnie nie ochroniłeś? Atak na ojca. Od razu. Zapomniała glina, że jest gliną. Wyszło jej z głowy, glinianej. Rozumiesz? Kurczę, zapomniała. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. No to źle. To źle jest. Religia od razu to źle zrobi do Jezusa i to do nas powinni przyjść baptystami zostać. Na walizów tak powiedzmy. Jan odpowiadając rzekł: nie może człowiek niczego wziąć, jeśli nie jest mu dane z nieba. No i prorokuje ten człowiek, zobaczcie. Mówi konkretną prawdę Bożą. Mimo że z uwagi na różne rzeczy nie wycofuje się ze swojego procederu, ale mówi mega ważną prawdę, bo to jest bardzo ważne, co tu jest napisane. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. To niebo dysponuje życiem. To niebo dysponuje życiem. Na poziomie ziemi my niewiele jesteśmy w stanie uzyskać. To jest jeden z głównych wersetów mówiących o tym, w jaki sposób otrzymuje się namaszczenie. Rozumiecie? Nie może człowiek niczego sam wziąć, jeśli mu to nie jest dane z nieba. Co to oznacza? To oznacza, że aby człowiek mógł sięgać dalej i głębiej, tak? To niezmiernie ważną rzeczą jest, tak? Jego głęboka relacja z Bogiem, bo to jest tylko ten kierunek. To się tak bierze namaszczenie. Wszystko, co będzie na tym poziomie, to będzie szczątkowe. Trochę dostaniesz. Troszeczkę dostaniesz. Dostaniesz trochę. Ale z nieba dostaniesz wszystko. Wszystko. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca, tej właśnie radości doznaję w całej pełni. Jan to dobry człowiek. To dobry człowiek. Jan był dobrym człowiekiem. Natomiast Jan, on w pewnym sensie zadowolił się miejscem, które miał. Jednym z błędów Janowych było to, że on nie poszedł za Jezusem. On nie poszedł za Nim. On się cieszył, ale on stał z boku. Rozumiecie? Jest wielu ludzi w Królestwie Bożym. Wielu ludzi w Kościele, nawet u nas tu. Rozumiecie? Którzy trochę są jak ja. Cieszą się ze wszystkiego, co się dzieje. Rozumiecie? Cieszą się. Wiedzą, że to jest słuszne. Wiedzą to. Mają to głęboko w sercu. Ale nie zrobili pewnego ruchu. Rozumiecie? Nie zrobili pewnego ruchu. Oni nie zostawili wszystkiego i nie poszli za Nim. Kurczę, często dalej dłubią jakąś rzecz. Taką rzecz sobie dłubią. I mają w sobie takie, moim zdaniem dają się oszukiwać. Dają się oszukiwać, nie? Ponieważ mogliby pójść na maksa za Nim. Trochę w ciemno. Trochę w ogóle na zasadach takich jak uczniowie poprzedni Janowi. Kurczę, gdzie mieszkasz? Chodź to zobaczycie. Chodźcie to zobaczycie. Tak trochę w ciemno, nie? Jednak pozostają tylko w takim miejscu, gdzie mówią jak Jan: kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca. On się traktuje jako przyjaciel oblubieńca. On jakby nie identyfikuje się z tym oblubieńcem. I my teraz nie patrzymy na zrozumienie doktrynalne Jana. Bo Jan nie mógł mieć tego zrozumienia doktrynalnego, które my mamy, ponieważ on nie był odrodzony z Bożego Ducha.
Ale to jest proroczy obraz dla nas. Że jeżeli się spotkało już Jezusa i ma się objawienie, że On jest Mesjaszem, tak? To od tego dnia idzie się za Nim na maksa. Na maksa. Nie kręci się nic już swojego. Nawet jeśli to ma kurczę kawałek nieba w sobie, to się nie kręci już tego. Tylko się na maksa idzie. Na maksa. On musi wzrastać. Ja zaś stawać się mniejszym. Wiecie, to jest cytowane w formułach kościelnych. On musi wzrastać, ja muszę się stawać mniejszym. Ale kiedy Jezus mu to powiedział? Gdzie on w ogóle usłyszał od tego Jezusa takie rzeczy? Skąd on to wyjął? To ładnie brzmi. Trzeba było po prostu za nim iść. Czy on w ogóle od którego ze swoich uczniów? Wiecie, słyszeliście kiedyś Jezusa mówiącego do swoich uczniów takie coś? Ja muszę wzrastać, wy musicie stawać się mniejsi. Słyszeliście takie coś? Kurczę, ja nie słyszałem takiego czegoś. Ale ja? On ma takie objawienie! Ludzie jak do mnie przychodzą, że Pan mi to powiedział. Czytaj jednemu mówiłem przez telefon jednemu, tak mnie zagotował. Ja go kocham bardzo, tego człowieka, ale mnie gdzieś zagotował. Mówię, że do niego przyjeźdź tutaj, mówię do nas, mówię do ciebie wojny. Przyjadę. Wspaniały człowiek, słuchajcie, wspaniały człowiek. Ja się gotuję w ogóle, jak widzę, jak wspaniali ludzie stoją w miejscu, w ogóle wmurowani, kurczę, w ziemię przez religię. Jest to kopnąć w dupę i wywalić wszystko. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Ten też mi mówił, Pan mi powiedział to, Pan. Ja zresztą tylko mówię, nic Ci Pan nie powiedział, Ty Pan mi powiedział. To co to było? Ja mówię, wymyślasz sobie. Czytasz tę Biblię i sobie wymyślasz. Wszyscy Pan mi powiedział. Pan Ci taką kłopotę powiedział? Kurczę, to ja uwierzyłem w Boga psychopatę, na litość boską, co takie kłopoty ludziom opowiada. Nic Ci Pan nie powiedział. Chorąbanie masz. Wymyślasz sobie. Dobierasz sobie, kurczę, różne rzeczy z Pisma i twierdzisz, że Ci Bóg powiedział. To tak jak tutaj. Zobaczcie, bo to my musimy umieć z Pisma te rzeczy czytać. Jezus jest prawdą. Jezus jest prawdą. Jezus nigdy nie powiedział do nikogo, masz się umniejszać, ja będę stawał się większy, tak będzie taki układ będziemy mieli. Rozumiesz, jak wierzba i męż. Będziemy żyć w takiej symbiozie. Wiesz? A Jan ma objawienie. I pół życia potem się spędza, wiecie na czym się spędza. Co ja mówię, co ty tam robisz? Szlifuję swoją cielesność i uwalniam duchowość. Ja mówię, ile czasu to robisz? Mówię, wyjaśnij mnie takie. Już 30 lat. 30 lat. Grubo. Ile jeszcze zamierzasz? Bo tu niedługo kurczę się czas mojżeszowy zbliżał cię. Ile jeszcze będziesz szlifował cielesność? W ogóle wiecie, jak on skończył. Pamiętacie? Banie mu ścieli. Gdzie siedzi w pudle, jest w takim stanie rozkładu nerwowego, że wysyła swoich w ogóle uczniów i mówi, idźcie się zapytajcie, czy on na pewno jest Mesjaszem. Tak? Parę tygodni wcześniej on mówi, ty jesteś baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A siedzi w pudle, parę tygodni później, jest w takim stanie psychicznym, że mówi, wy zapytajcie, czy on na pewno jest tym, za którego tam się podaje. Bo ja nie jestem pewny już teraz. Taki stan Jana. I na końcu głowa ścięta i na misie podana. Rozumiecie? Bo mu się w ogóle zachciało wprowadzać ludzką sprawiedliwość. Wiecie, czemu Jan zginął? Bo za Jezusem nie poszedł. Dlatego zginął. Bo się zajął się chrzczeniem, zamiast chodzeniem za Jezusem. Rozumiecie, co zrobił? Zajął się religią. A wiecie, do czego doprowadziła go religia? Że stał się humanistą. Stał się humanistą. Mówią, to był wielki prorok. Ja mówię, on nie był wielki prorok. To był humanista. On skończył jak humanista. On się przypieprzył do Heroda. Że on ze Herodiana wziął, proszę Ciebie, bratu zabrał.
Czytaliście kiedyś, żeby Jezus w ogóle się wypowiadał na ten temat? Żeby Jezusa interesowało w ogóle, z kim śpi Herod? Rozumiesz? Żeby Herod spał z drugim Herodem. Rozumiesz? To Jezusa by to nie ruszało. Jezusa nie interesowały rzeczy takie. Herod z Herodem, Herod z Herodianą, ten porwał to, ten porwał tamto. Jezus mówił, moje królestwo nie jest z tego świata. Mam wywalone na Heroda. Chodźcie za mną, ja wam pokażę, gdzie trzeba iść. To był Jezus, nasz mistrz. Rozumiesz, dlatego nie jestem baptystą. To przychodzi z góry, werset 31, jest ponad wszystkim. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim. W ogóle, co to znaczy? Zobaczcie, co to za słowo jest. Ono nie pokazuje nam człowieka odrodzonego z Bożego Ducha, jako człowieka, równego wszystkim. On mówi, kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kurczę, to są tak, tak różne rzeczy, że się w pale nie mieści. Jezus staje w miejscu nie z tego świata. Człowiek odrodzony z Bożego Ducha jest nie z tego świata. Ten świat to jest matryca, na której mamy zrobić parę ruchów. Rozumiecie? I to wszystko. Mamy tutaj ukręcić pewne rzeczy zgodnie z prowadzeniem Bożym, tak? I to wszystko. I my musimy patrzeć z góry, a nie na równi. Rozumiecie? My nie jesteśmy ludźmi ziemskimi. My z góry patrzymy. Na co? Na wszystko. Ja na wszystko patrzę z góry. Na wszystko. Na każdy najdrobniejszy aspekt, psychofizyczny nawet, ja patrzę z góry. Ja nie patrzę z góry tylko na jakieś rzeczy w ogóle takiego duchowego rzędu. Ja patrzę z góry na wszystko i na wszystkich. Rozumiesz? Ludzie, którzy nie są odrodzeni z Bożego Ducha, to są ludzie, na których się patrzy z góry. System tego świata to jest coś, na co się patrzy z góry. Rozumiesz? Diabeł to jest postać, na którą się patrzy z góry. Wszystko, co się dzieje wokół, na to się patrzy z góry. Bo jest się ponad tym. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Skąd twój duch przyszedł? Z nieba. On jest ponad wszystkimi. Ludzie do mnie często mówili, co ty się wynosisz? Ja mówię, bo muszę. Taki mam nakaz w piśmie. To się wynoszę. Paweł nazwał to. Mówi, muszę się chlubić. Choć nie przynosi to żadnego pożytku. Ale muszę. Dlaczego muszę? Bo ja nie umiem inaczej. Jakbym się nie chlubił, to nie byłbym sobą, no. To nie byłbym sobą. Muszę się wynosić. Rozumiecie? Osoba odrodzona z Bożego Ducha, to osoba wyniosła. Tu nie chodzi o to, że ona jest chamska, nieuprzejma, niegrzeczna, ordynarna i debil. Nie! Bo tutaj mówimy o funkcjach duszy. Dusza to jest do urobienia i koniec. Duszę masz urobić, tak, żeby pasowała. Ale w duchu jesteś ponad wszystkim. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi, świadczy o tym, co widział i słyszał. Lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Chodząc, mając świadomość, że jest się ponad wszystkimi, czym się zajmujemy w życiu? Świadczeniem o tym, co widzimy i słyszymy. Tak? Szeroko pojęta perspektywa prorocza. Co widzimy i co słyszymy.
lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Co to znaczy? To znaczy, że to świadectwo nie jest tego rodzaju, tak, żeby je po prostu chapnąć. Bo ty nie mówisz może ciebie o tym, rozumiesz, nie wiem, kurczę, wczoraj zjadłem truskawki. Takie moje doświadczenie, też możesz zjeść truskawki, fajnie się je truskawki. Ty mówisz, o, zjadłeś truskawki, też będzie truskawki. Jest super, nie? Ale ty w ogóle mówisz o innych rzeczach, o innej perspektywie. Ty mówisz, jak coś powinno wyglądać, jak coś naprawdę wygląda, jak się sprawy mają, jak co naprawdę, jak, ty mówisz o tym, jak rzeczy się mają, jak się mają rzeczy. Dzisiaj rozmawiam właśnie z tym człowiekiem, on ma tam sprawę w małżeństwie, tak? Ja mówię, weź, mówię, rozwiedź się. A przecież ci mówię, pozew o rozwodzie. A on mówi, ona nie zrobiła, nie popełniła przeteczeństwa, mówi. Ja mówię, to ma popełnić przeteczeństwo, żeby się z nią rozwiedź, przecież ona jest idiotką. Ja wiem, że nie ma takiego zapisu w Piśmie Świętym, że jak się dowie, że żona jest idiotką, to się z nią rozwiedź. Wiem, że tak nie ma, no ale wiele rzeczy nie ma w Piśmie napisanych. No. A jeżeli ktoś występuje przeciwko prawdzie Bożej jakiejś i robi to notorycznie, świadomie, rozumiesz, i z pełnym zaangażowaniem, no to jest idiota skończony, tak? Ja mam napisane, głupi rzek, w swoim sercu nie ma Boga. Tak? No to kurczę. To trzeba taką postać, co taką postać zrobić? Taką postać trzeba w ogóle od siebie odrzucić, bo ta postać niszczy twoje życie. I ona zresztą niszczy jego życie długi czas. Takie ma hopy. I teraz przychodzę do niego, daję mu prostą informację. Rozwiedź się. Ja mówię, to tu. No weź to zrób. Będziesz szczęśliwy. Bo teraz co ja robię? Świadczę o tym, co widziałem i słyszałem. Lecz nikt nie przyjmuje mojego świadectwa. Mówię prostą historię. No, uwolnij się, tak? Co mówi słowo? Wyjdźcie spośród nich i nieczystego nie dotykajcie, tak? Tak? Ma nieczyste poglądy, tak? Ma nieczystą w bani, tak? Ma nieczyste podejście do Boga, tak? To zostaw ją. Mówię, że zostaw. Ja się modlę. A mówię, ale... A mnie jest napisane modlić się o nią. Napisane wyjdź. Wyjdź. To trudne jest. Ale... My to musimy rozumieć, że my z tej perspektywy mamy funkcjonować. Lecz kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdzi, że Bóg mówi prawdę. To znaczy, że te osoby, które przyjmą tą prawdę, którą ty głosisz do nich, rozumiesz, to potwierdzą, że Bóg ma rację i przez to staną się błogosławieni. No to proste historie. Będąc światłem, będziesz błogosławił. Oczywiście kogoś, kto będzie przyjmował to światło. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże. Ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże. Mnie często ludzie mówią, co mam głosić? Ja mówię, słowa Boże. Idź do ludzi i mów im to, co mówi ci Bóg. Posłał cię Bóg, posłał mnie Bóg. Mówi, idź, głoś słowa Boże. Głoś słowa Boże. Gdyż Bóg udziela ducha bez miary. A ludzie do mnie mówią tak. Ale nie wiem, co mam głosić. Ja mówię, ale masz ducha bez miary. Bez miary? Ja mówię, tak, bez miary. Jak to bez miary? Ja mówię, no tu jest napisane, że Bóg udziela ducha bez miary. A myślałeś, masz miarę jakąś? Że ci dam trochę ducha, trochę objawienia? Modliłeś się, daj mi objawienie, pokutuj. Idź teraz, przeproś go, powiedz, przepraszam cię, że chciałem objawienie jakieś, bo ja nie wiedziałem, że mam ducha bez miary. Ja nie wiedziałem, że mam pełnię ducha. Że mogę głosić słowa Boże. Że słowa Boże są we mnie. Że one są we mnie. Że gdzie się nie pojawię, tam jest Bóg. W piekle się pojawię i będzie tam Bóg. I mam słowa Boże. Zobaczcie, o co chodzi? To jest prosta wiara. Ja na przykład uwierzyłem w takie rzeczy. Wiecie, że ja w to uwierzyłem? Ja w to uwierzyłem. Ja mam dzisiaj, wiecie, no nie wiem ile, trudno mi powiedzieć, bo ja tego nie policzyłem, ale może z 1000 kazań, których nie wygłosiłem jeszcze. I w większości ich nigdy nikt nie wygłosił na świecie. A mam je, wiecie, jak mam je w ogóle spisane? Takimi krótkimi w ogóle słowami, które są dla mnie słowami kluczami.
Ja czytam to słowo klucz i ja wiem w ogóle, o czym mam głosić. Mogę głosić bez żadnego tekstu, bez niczego. Wiecie dlaczego? Bo ja uwierzyłem, że mam ducha bez wiary. To jest prosta wiara dla każdego dostępna. Że mam odpowiedź na każde pytanie. Że mam rozwiązanie na każdy problem. Że w każdym środowisku jestem w stanie, proszę Ciebie, ogarnąć kuwetę od początku do końca. W każdym środowisku. W każdym środowisku. Bo mam co ducha bez miary. Mam Słowa Boże. Ja już nigdy w życiu nie przyjdę do Boga i nie powiem w ogóle, czegoś mnie brak. Albo na przykład, co ja mam mówić, Panie. Nigdy. Ja wolę w ogóle, nie wiem, pomyśleć o sałatce z kurczakiem. Bo to przyjemniejsze, bo to rozumiesz, o co chodzi. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Jeżeli ja i Ty oddaliśmy życie Jezusowi, to my musimy zrozumieć bardzo ważną kwestię, że głosząc Syna jako Zbawiciela, tak, my realnie oddajemy człowieka w ręce tego Boga. Kiedy ten człowiek przyjmie tego Jezusa, rozumiesz, realnie, tak? To jest totalnie bezpieczny i niczego więcej nie musimy zrobić w tym temacie. Dwa, jeżeli przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to On jest w nas i skoro Bóg wszystko oddał w Jego ręce, to wszystko jest teraz w naszych rękach. To są takie głębie tych słów. Wszystko. Ja się czasami zacząłem zastanawiać, jak ma modlitwa moja wyglądać teraz? Bo ja po coraz głębszym rozumieniu tych rzeczy, to ja zobaczyłem, mówię, kurczę, ja w zasadzie nie mam z Tobą już, bo ja kiedyś, to wiecie, jak ja miałem taką relację z Bogiem, były jakieś masy próśb, tam były takie jakieś tematy rozwiązań, jakieś plany, jakieś w ogóle mu przedstawiałem różne koncepcje, potem się go pytałem, czy to są dobre, czy to od Niego. Takie, my mieliśmy takie, ja nie wiem w ogóle, na czym polegała nasza relacja. Chyba to była jakieś, kurczę, taka, rozumiesz, to jakaś impreza pijanych architektów. Jakoś, kurczę, tak to wszystko było takie bardzo dziwaczne. Potem ja zacząłem rozumieć, kurczę, to ja nie bardzo mam go o co prosić, ja nie bardzo w ogóle mam go o co pytać, ja nie bardzo w ogóle, mi się jakoś ta relacja popsuła. Całkowicie. Ta prawda Boże i popsuła relację z Bogiem. Takie, stanęłem w tej relacji, mówię, jaki jestem w ogóle jakiś taki płytki taki. Tu nie bardzo mam ani czym zaszpanować, ani o co zapytać, ani o co zapłakać, ani o co poprosić, ani na co narzekać. Taka w ogóle, o czym tu rozmawiać teraz w ogóle, tak? I taka w ogóle myśl mnie przeszyła. Dlaczego Ty w ogóle chcesz, żebym z Tobą rozmawiał? Ja mówię, koniec. Chciałem powiedzieć precz szatanie, ale zeznałem ten głos, wiedziałem, że to jest on. Jak to rozmawiać, ale to chciałem porozmawiać sobie w ogóle, wiesz, nie? Bawiłeś mnie, jakoś się zaprzyjaźniliśmy, porozmawiałbym człowiek od czasu do czasu. Ja naprawdę to wiem, tak dobrze te 3 lata temu, nie? Mówię, w ogóle chcesz ze mną być, to o to ci chodzi. Mówię, okej, chodzi, żebyśmy byli ze sobą, tak? No, ale jak? W ogóle, ale czego się pytać? Mów też po prostu jakieś rozwiązań na to. Wykresów. Rozumiem? Wykres teraz zrobię. Nie wiem jak. Ty nie wiesz, jesteś Bogiem. A nie chcę wiedzieć. O to chodzi w miłości. Bo ja będę z Tobą. No i się zaczęły cuda dziać. Cuda. Dopiero się cuda zaczynają dziać. Jak dochodzi do Ciebie, to już nie masz go o co pytać. Rozumiesz? Co tam z nim układać, planować? Się dowiadujesz, kurczę. Rozumiesz? Takiego masz przyjaciela w niej. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Oddał. I co? Idziesz w
przez życie i mówić, to do mnie należy. I to do mnie należy. I taki mój znajomy założył firmę sprzątającą na Wybrzeżu. Poszli do urzędu, zarejestrowali tę firmę, zrobili REGON NIP, wsiedli w samochód i zaczęli jeździć po Trójmieście. On jeździł, a ona ogłaszała, ten budynek jest nasz, ten budynek jest nasz i ten budynek jest nasz i jeszcze tamten budynek jest nasz. I oni od następnego dnia zaczęli chodzić do administracji tych budynków i podpisywali umowę zarobową o sprzątanie całego budynku. Bo oni wierzyli w te stare słowa. Wszystko dało w ręce Syna. Rzeczy duchowe, psychiczne, fizyczne, ludzi, zwierzęta, rośliny, betonowe płytki w chodniku. Wszystko dał. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Musiał zakończyć swoją wypowiedź ja. Nie byłby sobą. On strasznie w ogóle ten Jan najarany na to rozdzielenie w ogóle. Zobaczcie, ja myślę, że to strasznie w ogóle gdzieś w chłopie to było, żeby wszyscy bardzo mocno rozumieli, że jest potężna różnica między życiem a śmiercią. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kropka. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia. Lecz gniew Boży ciąży na nim. Ja w ogóle też na to tak patrzę. Ja mówię, jak mu łatwo było w ogóle to robić. Ja się zastanowiłem, dlaczego mu tak łatwo szło tak rozdzielać. Mówi, ci do nieba, ci do piekła. Takie to dla niego było w ogóle w świecie. Takie, ja zrozumiałem dlaczego. Dlatego, że on, ja to potem zrozumiałem. Bo mi też to się potem zrobiło łatwo. Dlatego, bo ja musiałem mówić, po pierwsze, stoję po tej stronie życia w ogóle i już jest pozamiatane ze śmiercią, nigdy nie umrę. Rozumiesz? A druga sprawa to jest taka, że ja sobie w ogóle uświadomiłem, że ja nic nie mogę zrobić w związku z tym, że oni nie chcą przyjąć tego Jezusa, rozumiesz? Ja mówię, ale jestem wolny jak sarki w maju, rozumiesz o co chodzi? W ogóle wolny jestem od obciążeń, o to, że oni idą do piekła. Idę sobie normalnie, głoszę słowo. Uwalniam prawdę, ale nie mam żadnej odpowiedzialności za to. Dlatego sobie mogę tak rzucać, bo to nie moje. Rozumiesz? Nie moje. Ja mówię, Boże, ja chcę, żeby tam kropka stała nad tym. Kropka po prostu. Nie chcę inaczej. Nie chcę być sentymentalnym człowiekiem, który będzie jęczał, płakał i się dziwił, czemu tak się dzieje. No czemu tak się dzieje? No takie wybory ludzkie, no. Ja wiem, czemu się tak dzieje. A ja zbyt bardzo cenię sobie swój spokój wewnętrzny, żeby się na tym rozkliwiać po prostu. Idę, a robię swoje. Wiecie co? Dla mnie Ewangelia Jana też pomogła, mimo ja mówię o tej miłości, tylko ja mówię o tym, że ja zacząłem poznawać i poznaję miłość, w ogóle realną miłość. Nie miłość tą natury sentymentalnej takiej tutaj. Bo to inny byt jest. Prawdziwa miłość to byt, a ten taki tu ziemski to odbyt. To są dwa inne w ogóle, dwie inne rzeczy. Bo to jest coś takiego, że ta prawdziwa miłość, ona naprawdę zawiera w sobie brak lęku. Zupełny brak lęku. Nie ma w tobie nawet takiego najdrobniejszego zachwiania, że coś jest nie w porządku. Rozumiesz? Tam nie ma lęku nawet, że się pomylisz. Nie ma, że źle czujesz. Ja się otwarzyłem na przykład tak czuć niesentymentalnie. Mówię, Boże, dobrze, już potrafię czuć sentymentalnie. Już na przykład tak szkoda mi tych ludzi różnych. Szkoda mi, tak jest mi szkoda. A teraz mówię, Boże, robię takie założenie. Takie założenie robię.
że istnieje coś takiego, że mi nie będzie ich szkoda. Czy to jest możliwe? I zacząłem się tak modlić powoli, nie? I któregoś razu tak czuję, że mi nie szkoda. Nie szkoda mi ludzi, którzy idą do piekła. Wow, mówię. Czy ja sobie zrobiłem z głową? A potem zacząłem rozumieć, chwileczkę, ale oni bardzo słusznie idą do piekła. Bo jak oni by nie poszli do piekła i panoszyliby się wiecznie po ziemi, nie chcąc Jezusa, to byśmy mieli bardzo poważne kłopoty. Byśmy mieli nieśmiertelną grupę psychopatów, występujących zbrojnie przeciwko Bogu samemu i Kościołowi Jego. Rozumiesz? Wyobraź sobie teraz. Ty jesteś jako ty i armia nieśmiertelnych troglodytów. Rozumiesz? Ciekawe, jakby wtedy człowiek podszedł, proszę ciebie, na jakim poziomie sentymentu do tych ludzi. Przypuszczam, że troszkę inaczej. Troszeczkę inaczej. I ja, mi Ewangelia Jana bardzo pomogła oddzielić realną miłość. Prawdziwą miłość. Taką. Miłość, gdzie się mogę spalić po prostu, wiesz, oddać życie za kogoś. A z drugiej strony, że nie skoczy mi ciśnienie, że te tysiące ludzi idą do piekła. Rozumiesz? Bo jemu nie skacze ciśnienie. Jemu nie skacze. Bo ja te teksty w ogóle, że Bóg płacze na tych, którzy idą do piekła, rozumiecie? To przerobiłem już dawno temu, że to jest nieprawda. Jak zacząłem właśnie czytać Ewangelię Jana. Mówię, nie no, to tak nie jest z taką postacią, której jest ich szkoda. W nim nie ma takiej funkcji. A we mnie jest! Mam patologiczną funkcję. Szkoda mi przestępców. Szkoda mi psychopatów. Rozumiecie? Szkoda mi ich. A czemu ma być ich szkoda, jak oni nie chcą się zmieniać? Ja potem w ogóle, jak ja to zrozumiałem, to na przykład przed moimi oczyma stanęła masa moich kolegów z więzienia. Wiecie? Ja siedziałem ponad 3 i ponad, no, prawie 3,5 roku w więzieniu po nawróceniu i głosiłem ludziom w więzieniu, nie? I ja w ogóle, jak dziś pamiętam, mi się te twarze zaczęły przypominać, że ja głoszę Kościowi Ewangelię, głoszę mu w ogóle, wiesz, a fajnie się głosi, bo siedzisz w jednej celi w ogóle, łóżko w łóżko, i głosisz mu Ewangelię i mówisz, ty, rzeczy są takie, 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 a on ci świadomie siedzi i mówi tak, ty, ale ja nie chcę. Ja nie chcę tak żyć jak ty, Artur. Ja nie chcę. Ja lubię to. Lubię to. Ja mówię, co ty lubisz? Siedział za gwałt zbiorowy. Ja mówię, co ty lubisz, powiedz. Ja, naprawdę, ja jego twarz wtedy zobaczyłem, pamiętam, wiesz, patrzył na mnie i mówi, ale ja nie chcę tak żyć jak ty. Ja mówię, ale tak jest lepiej żyć. Jezus jest lepszy niż diabeł. A on świadomie mówi, Artur, w ogóle on mnie lubi, ten chłopak, nie? Razem ćwiczyliśmy, chodziliśmy na siłowni. On mówi, nie chcę tak żyć. Ja mówię, chcę żyć tak, jak żyję. I kiedy ja zacząłem sobie przypominać te twarze tych ludzi, ja mówię, Boże, to ja rozumiem, dlaczego Tobie nie skacze ciśnienie, że oni idą do piekła. Oni chcą żyć w ciemności. Kochają uczynki ciemności. Oni chcą propagować ciemność. Chcą rozreklamowywać ciemność. Chcą, aby ciemność się rozprzestrzeniała. Są sługami diabła. Mówię, okej. Rozumiem, jak mam czuć. To są ważne rzeczy. Wiecie, pokazuję wam je dlatego, że jesteśmy ludźmi ruchu przebudzeniowego i my się zawsze będziemy rozbijać o pewną taką próbę połączenia, krzywego połączenia różnych rzeczy. Bóg naprawdę to czysta miłość. Tylko to jest inna miłość. Inna. Nie taka, jak nam w wypaczony sposób ją podano tutaj na ziemi. Rozumiecie? Nie taka. Tutaj gej liże tyłek geja i mówi, kocham cię.
Taka jest to miłość. Tutaj w internecie jest masa stron, jak ratować małe kotki i pieski. Rozumiecie? I zbiera się na to setki tysięcy złotych, tak? Kiedy ludzie gdzie indziej umierają z głodu. I definicje są takie. Wolę zwierzę niż człowieka. Ono przynajmniej nie zrobi mi krzywdy. Miłość Boża jest zabija i jedz. Miłość Boża. Mówi, zabija i jedz. Człowieku. Rozumiecie? Rozumie to inna miłość. Inna. Miłość ta, która tutaj jest zazdrości. Moje to jest. Nie puszczę. Miłość ta, która tutaj jest, szuka swego. Liczą się moje rzeczy, moje odczucia. Liczy się to, żebym był szczęśliwy. Miłość ta, która tutaj jest, myśli coś złego. On mnie skrzywdzi, też go skrzywdzę. Taka miłość ludzka. Rozumiesz? Ale Boża nie jest taka. Ona inna. I mnie tamta jest zainteresowała. I tamto zacząłem skłonić. A tamta jest w ogóle inna. Inna. I Jan pokazuje te różnice. On taki mocny w tym jest. Wiecie, w ogóle wiesz, kto przyjął syna, tak, został zbawiony. Kto odrzucił syna, idzie do piekła. I on takie w ogóle, rozumiesz to. I mówią to tak, Bóg was kocha wszystkich. Uczy nas tego. Ja zachęcam was, żebyście pod tym kątem sobie rozważali dalej słowo. No bo to jest, to tak warto.